jak się nazywają małe sowy, co cały czas mówią tak. Taksówki. Dzieciandia to jest podcast dla wszystkich. Zapraszamy dzieci i ich rodziców do Dzieciandii, krainy, w której sprawy zwykłe dzieją się w sposób niezwykły. Miejsca, gdzie jest wesoło i kolorowo, radośnie i mądrze. Cześć! What did Alex say when Steve held the sword upside down? That's not the point. A po polsku? Co Steve powiedział, trzymając miecz do góry nogami? To nie jest ostrze! Po angielsku to ma sens. To dobre. Sami widzicie, te niektóre żarty tłumaczone z języka angielskiego na polski albo z polskiego na angielski czasami nie mają sensu. To prawda. A czemu my dzisiaj tak nagrywamy? Bo nie mamy żadnego konkretnego tematu, a nie chcieliśmy was zawieść. Chcieliśmy, żebyście nas dzisiaj też mogli usłyszeć. A poza tym kawały są fajne. Mamo, dlaczego nie wolno pić wody z toalety? Są dwa powody. Jeden i drugi. O. Nie. Skąd bierze wodę informatyk? Z ekranu. What is the creeper's favorite subject at school? Jaki jest ulubiony przedmiot creepera w szkole? History. Historia. A czego nie może powiedzieć ośmiolatek nigdy? Że nie oglądał jakiejś bajki od 10 lat. Jaka jest różnica pomiędzy bałwanem a bałwanką? Nie wiem. Balls. Czym różni się czerwona skarpetka od czerwonej róży? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Zapachem. Oh. Dobre. A dlaczego nie wolno jeść nigdy klaunów? Nie wiem. Bo smakują śmiesznie. Przychodzi krasnoludek do apteki i mówi do aptekarki: dzień dobry, poproszę aspirynę. A aptekarka: dobrze, zapakować? A on na to: nie, dziękuję, poturlam. Jakie jest ulubione warzywo lwa? Nie wiem. Zukini. Zukini. Czyli cukinia. Zwierzęca. Cukinia zoo. Two fishes are swimming when it starts raining. One said to the other, quick, get under the bridge, we're gonna get wet. Dobre. Dwie ryby pływają, kiedy zaczyna padać. Jedna mówi do drugiej: szybko, pod most, bo zaczyna padać. Mam do ciebie pytanie. Co to znaczy, jak ktoś znajdzie 4 podkowy? To znaczy, że gdzieś w pobliżu koń gania boso. Why did the cow jump over the moon? Nie wiem. Steve's hands were cold when he was milking it. Dlaczego krowa skoczyła ponad księżyc? Dlatego, że kiedy Steve ją doił, to miał zimne ręce. A teraz coś z życia. Dlaczego nikt nigdy nic nie jest tak, jak ja chcę? Nie wiem. A jak chcesz? Nie wiem. What do you call a donkey with 4 legs? Jak nazywamy osiołka z 4 nogami? Nie wiem. Nie, 3. 4 legs. 3. Thrillex. Ałąki. Ałąki? A co to jest ałąki? Buja się. A, bujany. No what do you call a donkey with four legs? Nie wiem. Stable. Stajnia? Stable. A dlaczego Pasek poszedł do więzienia? Nie wiem. Bo trzymał jakieś spodnie. A słyszeliście, że ostatnio naukowcom udało się skrzyżować rekina ze złotą rybką? I wiecie, co ona robi? Spełnia 3 ostatnie życzenia. Nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, że Alfred Nobel jest uważany za wynalazcę dynamitu. A wiecie dlaczego? Tylko dlatego, że poprzednich wynalazców nie udało się zidentyfikować. A ja powiem wam może taki trochę mniej żart, ale ostatnio dodałam na swoim Instagramie taki wpis, że to, co jest w internecie, to znaczy, że to jest prawda. A wiecie, kto to powiedział? Kto? Albert Einstein. Który zmarł, zanim internet w ogóle powstał. I nikt się nie skapnął nawet. Okay. No bo ludzie nie pamiętają o tym, że wszyscy istnieliśmy przed Facebookiem, tylko nikt nigdy o nas nie słyszał. Steve, did you sleep through dinner? Czy spałeś w trakcie obiadu? Alex, yes, big mistake. Tak, wielki pomyłkowy steak. Ominąłem swojego steaka. Dużego. A big mistake. Hania, a jaka jest twoja wymarzona szkoła? Zamknięta. A wiecie, dlaczego piasek jest mokry na plaży? Nie. Bo morze nasikało. A to ja teraz wam opowiem. Nauczycielka pyta Jasia w szkole. Jasiu, co to jest kometa? To jest gwiazda z ogonem, proszę pani. Dobrze, a czy potrafisz dać przykład komety? Myszka Miki. Gwiazda z ogonem. Kto daje kotom zabawki? Santa Claus. Czyli święte Santa Pazury. Słuchajcie, a nie wiem, czy wiecie, jak to było, że pani mówiła do Jasia: Jasiu, dlaczego ciągle spóźniasz się do szkoły? Bo ja się nie mogę obudzić na czas. To nie masz budzika? Mam, ale on dzwoni zawsze wtedy, kiedy ja śpię. Siedzi sobie Kubuś Puchatek w chatce. Nagle ktoś mu wali w drzwi tak mocno, że drzwi prawie wypadły z futryny. Kubuś zdziwiony otwiera, patrzy, a tam dzik stoi na 2 łapach. Kubuś prawie zawału dostał, czym prędzej wziął nogi za pas. Po jakiejś godzinie ucieczki przed potworem opadł z sił i upadł na ziemię. Dochodzi do niego dzik, podnosi i mocno przytula, mówiąc: dawno cię nie widziałem, Kubusiu. W tym momencie Kubuś zdziwiony na całego mówi: prosiaczek, to ty już z wojska wróciłeś? I Kubuś Puchatek tam jest. Kubuś to miś, który lubi miód nad wszystko w świecie. A wiecie, morze i piasek są przyjaciółmi. Co robi morze do piaska? Do piasku! Macha! Waving, macha! Słuchajcie, siedzi sobie Kopciuszek i płacze. Podchodzi wróżka. Czemu płaczesz, Kopciuszku? Bo nie mogę iść dzisiaj na bal. A dlaczego nie możesz iść dzisiaj na bal? Bo bal jest jutro. Chodzi Kubuś Puchatek do sklepu mięsnego i pyta, czy jest szynka? Facet odpowiada, tak, jest. Kubuś potem wyciąga pistolet i strzela i mówi, zaprosiacka! Słuchajcie, a teraz trzeba uważać, jak się dzieci uczy, jak się im pomaga uczyć. Dlaczego? Mówi mama do córci. No, córeczko, pokażmy, jak się ładnie nauczyłaś nazw miesięcy. Sty, a córka kończy czeń. Luty. A dalej sama. Rzec, cień, aj, wiec, pień, pień, sień, nik, pat i dzień. Bo gru, dzień. To ja mogę jeszcze jeden kawał, jak chcesz. Antoś wraca do domu z przedszkola, cały podrapany na twarzy. Mama przestraszona pyta, Antosiu, co się stało? No bo dzisiaj było mało dzieci w przedszkolu. No dobrze, ale co to ma wspólnego z twoimi zadrapaniami? bo pani kazała nam ustawić się w kółko, złapać za rączki i tańczyć dookoła choinki. Pewna mama musiała ostatnio przyznać, że efekty wychowania jej 5-letniego synka przekroczyły jej najśmielsze oczekiwania. Na zakupach w hipermarkecie mały się zgubił. Chwilę później usłyszała komunikat. Piotruś, nie ruszaj, szuka mamy. Powtarzam, Piotruś, nie ruszaj, szuka mamy. Bo Piotruś ciągle czegoś dotykał i mama w sklepie do niego mówiła ciągle nie ruszaj, nie ruszaj. I on myślał, że się nazywa Piotruś, nie ruszaj. Haniu, a czemu ty nie myjesz ząbków? Bo my się mydełko nie mieści w buzi. A teraz coś dla małych naukowców. Zosiu, co tak długo robisz w kuchni? Padła mi kostka lodu do wrzątku i nie mogę jej znaleźć. A czemu nie mogła znaleźć? Się rozpuściła we wrzątku? No i tak jest. Jaka ryba pływa w nocy? A starfish. Rozgwiazda! Jasiu, pośpiesz się, bo się spóźnisz do szkoły. Bez obawy, tato, oni tam mają otwarte do 17:00. Jak się nazywa? Wieloryb bez majtek. Jak? Free Willy. That's gross. Słuchajcie, nauczycielka daje zadanie klasie. Ułóżcie zdanie zawierające słowo ananas. Pierwsza zgłasza się Małgosia. Ananas jest zdrowym owocem. Później zgłasza się Pawełek. Ananas rośnie na palmach. A pani mówi do Jasia. Teraz ty, Jasiu. A Jasiu na to. Basia puściła bąka, a na nas leci smród. A na nas leci smród. Dlaczego dziewczynka rzuciła masło przez okno? Bo chciała zobaczyć motyla. There should be like flies in the butter. Aha, butterfly. Czyli latające masło. Fly butter, fly! Jaki pies żyje w toalecie? Nie wiem. Pudel! A co to jest pudel? Pudelek. A dlaczego w toalecie? Bo pył! Pył! A no tak, tak, pudel! Czyli pół, czyli kubka. Dlatego trzeba uważać, jak się śpiewa piosenkę o Kubusia Puchatka po angielsku. We need a poo. Śpiewamy we need the poo, a nie we need the poo. We need a poo. We need a poo. Ja wiem, co chciałaś powiedzieć. Chciałaś zapytać się, dlaczego miś Puchatek śpi na podłodze? Bo klapnięte łóżko ma. Mówią o mnie miś Puszatek. Bo klapnięte uszko mam. Te żarty, które na przykład ja dzisiaj opowiadałam, znalazłam je na koncie internetowym Darana Petty, ale to są żarty angielskie tłumaczone na żarty polskie. Ty, Hania, korzystałaś z książki Wielka Księga Żartów, to jest po angielsku. The Ultimate Jokebook. I też The Minecraft Jokebook. I z książki Minecraftowej. A ja czytałem, jak leci z internetu. Mamy nadzieję, że fajnie spędziliście czas dzisiaj z nami. Trochę krótko, ale byliśmy. I było żartobliwie. Dzisiaj nie będzie opowiadania, także stay tuned. Będzie zabawnie. I tyle byłoby to na chwilę. Czyli nas słuchajcie, followujcie. Trzymajcie się cieplutko i jak zobaczycie Santa Claus, I think he's gonna be a cat. To uciekajcie. I tak dotarliśmy do końca dzisiejszego podcastu. Koniecznie porozmawiaj o tym podcaście ze swoimi przyjaciółmi. Jeśli zaś chcesz się z nami skontaktować, to napisz e-maila na adres dzieciandia@gmail.com. Do usłyszenia! A to była Dzieciandia, podcast dla wszystkich. Koniec! Pa, pa, pa!